Witajcie moi kochani, witam was ze szlaku, z pięknego rezerwatu przyrody w Dartington i chciałabym wam pokazać, co udało mi się kupić w TK Maxx wczoraj. Jeżeli ktoś oglądał mój vlog z podróży do dużego miasta Plymouth, do TK Maxa i innych perfumerii, to wie, że zastanawiałam się, co kupić w TK Maxx. Było sporo ciekawych perfum, nie wszystkie może w moim guście, ale wreszcie coś znalazłam. I to w okazyjnej cenie, dlatego że perfumy były otwarte w pudełku, takim troszeczkę rozszarpanym, no i dlatego były nieco tańsze i mogłam je też przetestować, bo były otwarte. I mam je dzisiaj na sobie. Moi kochani, jest to marka niszowa, bardzo modna, która cieszy się w zasadzie dobrymi opiniami, choć ostatnio jest to przerost formy nad treścią, w zasadzie w tym sensie, że po prostu perfumy są bardzo drogie, czasami wręcz nieracjonalnie drogie. Ale pokażę wam te, które udało mi się zakupić w dobrej cenie. Mam tutaj je dzisiaj na sobie. White Suede. White Suede od Toma Forda, czyli biały zamsz. Biały zamsz. TK Maxx 10 ml, bardzo, bardzo, bardzo ładnie wykonana buteleczka malutka. Tak jak wiecie, ja kocham małe buteleczki. Tak, ja mogłabym mieć wszystkie perfumy w tej pojemności, dlatego że generalnie perfumy mi się dość szybko nudzą. Niektóre mam ich za dużo i mogłabym mieć wszystkie perfumy w takiej właśnie pojemności. Buteleczka jest świetna, z magnetycznym korkiem. Naprawdę świetna, ciężka, dobrze zrobiona. No i moi drodzy, jak to pachnie? Pierwszy raz je testowałam wczoraj w TK Maxie. Powiem wam tak, to jest klasyczny unisex i początek może być mylący, dlatego że początek jest dosyć męski, dosyć taki ostry. Mamy tutaj w nutach głowy tymianek z różą i szafranem. I to daje taki nieco lekko dymny, nawet lekko arabski taki vibe. Ostry i męskawy. Więc zaaplikowałam wczoraj w TK Maxie te perfumy i myślę sobie, dobrze, poczekam godzinę, nie podejmuję decyzji ad hoc. Poczekałam godzinę i powiem wam tak, że te perfumy zaczęły mnie uwodzić. Bardzo dobra trwałość notabene. Zaczęły mnie uwodzić z nadgarstka. Nie planowałam kupna tych perfum, ale one po godzinie zaczęły mnie niesamowicie uwodzić, nęcić. Ten ostry początek z tymiankiem przeistoczył się w mleczno-piżmowo, zamszową, taką cielesną chmurkę, która naprawdę zaczęła mnie uwodzić. Po prostu te perfumy mnie uwiodły, niedobre. I wiecie co, na Fragrantice porównywane są do Noah Cacharel. Rzeczywiście mają coś z Noah Cacharel, taką właśnie puszystą, mleczną piżmowość. Ale tutaj jest coś więcej, dlatego że mamy tutaj również akordy konwali, róży, tak jak już mówiłam, a potem w bazie mamy takie bogactwo ciepłych akordów. Piżmo, drzewo sandałowe, olibanum, ambra. Daje temu zapachowi naprawdę takiego luksusu, ciepła, zmysłowości i absolutnie baza tego zapachu jest już super kobieca, taka bardzo zmysłowa, właśnie taka uwodzicielska. Perfumy są charakterne, są luksusowe, charakterne i charyzmatyczne, mimo że delikatne w sumie, w swoim wydźwięku. One robią się już później cielesne, delikatne. Ja zdecydowanie wolę zamsz niż taką typową skórę w perfumach. I tutaj mamy, wiecie co, mieszankę takich zapachów jak właśnie Noah Cacharel. A pamiętacie Alaya, czarny zapach w czarnej butelce? Tam były akordy ścian kredowych polewanych chłodną wodą. I tutaj mamy coś takiego, jakby beton polewany wodą, ściany kredowe polewane wodą. To są takie akordy pudrowo-talkowe. Tak jakby talk rozsypać w zamszowej torebce, ale to wszystko jest bardzo subtelne. Bardzo polecam te perfumy, są naprawdę świetne, bardzo trwałe, bardzo dobra jakość. Ja nie planowałam ich kupować, ale one mnie uwiodły. No niestety. Pozdrawiam, kochani.